Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Vlogmasie. To już drugi Vlogmas i ja pragnę tylko przypomnieć, że Vlogmasy tutaj są co drugi dzień, a co drugi dzień są również na TikToku. Moi drodzy, tutaj pragnę tylko przypomnieć, że to specjalne wydanie Vlogmasów, w których podejmujemy wiele refleksji. Tym razem będziemy rozmawiać o przyjaźni, o tym, jak rozpoznać dobrego przyjaciela i o tym, jak dobrym przyjacielem być. Oraz kto dobrym przyjacielem na pewno nie jest. I tutaj na początku pragnę powołać się na Księgę Przysłów, rozdział 13, werset 20. Kto z mądrym przystaje, nabywa mądrości. Towarzysz głupców szkodę poniesie. I moi drodzy, słuchajcie, mam 25 lat, wiele przyjaźni przeszłam w swoim życiu. Wiele też przeżyłam i radosnych, jak i również smutnych właśnie przygód ze swoimi, no teraz już byśmy powiedzieli, byłymi przyjaciółmi. I teraz pytanie, czy ktoś, kto kiedyś był przyjacielem, był tak nim naprawdę, czy nie? To już możemy sobie tylko tak naprawdę po bliższym zastanowieniu się zrozumieć. Natomiast ja tam, wiecie co, jestem każdemu wdzięczna, kto pojawia się na mojej drodze. Ja uważam, że każdy człowiek nas czegoś może nauczyć i mimo, że z kimś na przykład do końca nie zgadzamy się poglądowo, tak życiowo i ktoś z nas ma inną taką ścieżkę, to i tak uważam, że każdy w naszym życiu jest po coś. I jeśli dobrze na to wszystko spojrzymy, tak właśnie sercem, nie tylko oczami, to możemy zrozumieć, że niektóre osoby miały po prostu sprawdzić, czy naprawdę jesteśmy tą osobą, za którą się uważamy. I teraz, moi drodzy, ja Wam tak tylko na początek opowiem taką historię. Ja mam kiedyś taką koleżankę, nazwijmy ją Kornelia. I ta Kornelia widziała i znała perypetię mojego pewnego związku. Ona wiedziała, że w tym związku mi się nie układa, że ten chłopak zaczyna mnie coraz gorzej traktować. I ona poradziła mi taką pewną rzecz, że najlepsze na to, żeby udowodnić mężczyźnie i żeby zatrzymać go przy sobie, to jest po prostu podarowanie mu swojego ciała. A pewnie jak wy się orientujecie, ja pragnę zostać dziewicą do ślubu i nie chcę z nikim współżyć. I uważam jednak, że moje ciało to jest świątynia mojej duszy, no i jednak mimo wszystko pragnę to ciało traktować dobrze, a nie oddawać go tylko za garstkę miłości. I powiem Wam, że ta koleżanka munciła mi cały czas w głowie. Ta koleżanka cały czas mi mówiła, że ona w taki sposób zatrzymała przy sobie chłopaka, że ten chłopak jej później miłość wyznał i tak dalej. Ja nie powiem, bo to jest bardzo kuszące jeszcze, szczególnie dla młodej, zagubionej dziewczyny, jaką kiedyś byłam. I jak ja się cieszę, że ja wtedy nie posłuchałam jej porady. I po tym rozpoznałam, że ta dziewczyna nie działa dla mojego dobra. Ta tak zwana Kornelia nie zbliżała mnie do niczego dobrego, tylko chciała, żebym na siłę sama u siebie upokorzyła, dając mężczyźnie wszystko, co mam, czyli na przykład załóżmy swoje ciało, a tak naprawdę dostając tylko garstkę miłości jeszcze w momencie, kiedy ten mężczyzna mnie źle traktował. I ja wiem, że byśmy powiedzieli wszyscy, że przecież ta dziewczyna mi chciała doradzić dobrze, że jej zależało na moim szczęściu. Tylko pytanie, czy czasami doradzanie komuś tylko dlatego, że ktoś twierdzi, że doradzam ci dobrze, bo chcę dla ciebie dobrze, jest tak naprawdę dobre. Bo patrzcie, niektórzy z nas mogą mieć przyjaciela, który uważa siebie za świetnego gościa, świetnie nas niby traktuje, a tak naprawdę doradza nam źle i zbliża nas do grzechu i oddala nas od Pana Boga. I ja wiem, że nie każdy z nas ma te same poglądy, nie każdy z nas ma tą samą wiarę, każdy z nas ma inną ścieżkę życia i każdy do czegoś innego dąży, każdy z nas ma inne plany, marzenia i po prostu takie dążenia. Ale to nie oznacza, że mamy kogoś skreślać. Tylko tutaj jest jedna ważna kwestia. Nawet jeśli ktoś uważa siebie za katolika i chodzi co niedzielę do kościoła, a tak naprawdę oddala nas od Pana Boga tym, że motywuje nas do złych rzeczy, do rzeczy przeciwnych przekazaniom, do rzeczy przeciwnym Panu Bogu, to tak naprawdę ta osoba w pewien sposób nie zasługuje na to, żeby w pełni być w naszym życiu. Bo okej, ja uważam, że nie ma co kogokolwiek się odcinać w pełni, bo można trzymać z kimś kontakt, ale czasami nie warto, po prostu nie warto poświęcać uwagi na porady, które nas oddalą od dobra, od czystego serca, tylko dlatego, że jest to nam bliska osoba. Trzeba po prostu wertować, czy jest to zgodne z naszym sercem, z przykazaniami i z tym, czy dzięki temu dojdziemy do nieba, czy nie. I tutaj właśnie taka jedna kwestia, taki jeden argument, że aby poznać dobrego przyjaciela, tej osobie musi zależeć na tym, abyśmy doszli do nieba. Albo nawet jeśli ktoś nie jest wierzący, żeby po prostu ta osoba szanowała nas takimi, jakimi jesteśmy.
takimi, jakimi chcemy być. I na przykład ta osoba mimo wszystko by chciała, żebyśmy żyli zgodnie ze swoimi zasadami. Również ja dobrego przyjaciela poznaję to po tym, że mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. Ale moi drodzy, tutaj nie jest ważne tylko to, żeby ta osoba przy nas była wtedy, kiedy jest właśnie źle, bo często się mówi, jak przysłowie mawia, że dobrego przyjaciela poznaje się w biedzie, prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, o tak. Ale uwierzcie mi, że w moim życiu się to nie sprawdziło. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy były jakieś takie momenty upadku, to okej, ludzie przy mnie byli. Ale jak były momenty, że nagle działo się w moim życiu coś dobrego, nagle nikogo przy mnie nie było. I ja też po tym poznaję, kto jest naprawdę ze mną, a kto jest tak naprawdę przeciwko mnie. Bo jeśli ja w życiu się z czegoś cieszę, jeśli ja coś w życiu prywatnym osiągnęłam, a moja tak zwana najlepsza przyjaciółka mi nagle by powiedziała, słuchaj, wiesz co, ja uważam, że to nie jest dla ciebie, wiesz co, ja uważam, że w ogóle ty w ogóle powinnaś zmienić tego faceta, powinnaś zmienić tą pracę, powinnaś w ogóle się na to nie zgodzić, mimo że to jest, da ci to pieniądze, czy załóżmy, lepszą sukienkę sobie kupisz dzięki temu, to ja wam powiem, ja po tym poznaję, że jeśli ktoś nie cieszy się moim szczęściem, to oznacza, że ta osoba tak naprawdę jest zazdrosna, a w zazdrości tak naprawdę nie ma miłości, a tam, gdzie jest brak miłości, tam jest również brak przyjaźni. Bo wiecie co, okej, łatwo jest kogoś wesprzeć, kiedy tej drugiej osobie jest źle, ale ciężko jest komuś kibicować i na przykład cieszyć się z jego sukcesu, jeśli my tak naprawdę kogoś uważamy za konkurencję. A ja takich ludzi w swoim życiu spotykałam, że nawet mi najbliższa przyjaciółka mówiła, a że w tym wyglądasz źle, a że zafarbuj włosy, bo w tych wyglądasz źle. W ogóle tą wiarę to też byś mogła zmienić, bo ja uważam, że lepiej by ci było, gdybyś była protestantką, bo ja sobie tak myślę, powinnaś to zrobić. I ja dążę do tego, że czasami ludzie chcą nas nad wyraz zmienić, albo po prostu nawet nie cieszą się z naszych sukcesów. Natomiast moi drodzy, tutaj jeszcze jedna ważna kwestia, już taka trzecia. Warto spojrzeć na to, jak druga osoba przy nas mówi o innych i jak my mówimy o innych, bo to jest właśnie bardzo ważne, że żeby znaleźć przyjaciela, to my musimy też być dobrym przyjacielem. I tak naprawdę, moi drodzy, tutaj właśnie to jest podobna, właśnie to jest historia też o tej samej dziewczynie, o której właśnie tam przed chwilą mówiłam, że ona w mojej obecności bardzo źle mówiła o innych. I na przykład obrażała inną dziewczynę, którą jeszcze przed chwilą pochwaliła za to, jak wygląda i nagle po chwili ta osoba sobie wyszła, ta dziewczyna sobie wyszła, a ona zaczęła mówić bardzo takie złe rzeczy na nią. A że ty, jak ona w ogóle śmie sobie tak mówić, że ładnie wygląda, jak ona w ogóle śmie tak dzisiaj wyglądać, jak ona w ogóle śmiała zarywać do tego chłopaka. I chodzi o to, że to jest takie, moi drodzy, bardzo nieszczere, to jest bycie fałszywym, czego ja również nie popieram i ja zwracam bardzo wielką uwagę na to, jak ktoś przy mnie mówi o innych i proszę was też zwróćcie uwagę na to, że prawdziwy przyjaciel nie będzie mówił o innych źle, bo to świadczy tylko i wyłącznie o jego sercu, jak i również o naszym. Jeśli my chcemy być dobrym przyjacielem, to też musimy spełniać takie zasady moralne. Na przykład załóżmy, jeśli chcemy być dobrym przyjacielem, to nie będziemy kogoś oszukiwać, nie będziemy mówić źle o nim za jego plecami, będziemy z nim szczerzy. Oczywiście czasami są takie sytuacje, których nawet nie chcemy mówić właśnie przyjacielowi, bo czasami chcemy coś zachować dla siebie i uważamy, że mimo wszystko musimy to przeżyć sami. I to nie oznacza, że od razu jesteśmy złymi ludźmi, tylko że trzeba zwrócić też uwagę na to, czy danej osobie można powierzyć swoje tajemnice, bo fałszywy przyjaciel będzie wynosił dalej te tajemnice, nieważne czy swojej mamie, czy babci i tak dalej. Musimy zwracać uwagę na to, jeszcze raz to powtórzę, że jeśli chcemy mieć przyjaciół, to sami musimy być jak najlepszym przyjacielem. I tutaj ważna też jeszcze kwestia jedna. Prawda jest taka, że Jezus chce być naszym najlepszym przyjacielem i On się idealnie do tego nadaje. On nam zawsze w życiu kibicuje, zawsze chce być po naszej stronie. Nawet gdy upadamy, to On nam chce w tym wszystkim towarzyszyć. Gdy zwyciężamy w danej sytuacji, On będzie się razem z nami cieszył. I to jest właśnie idealny wzór przyjaciela, że Jezus jest zawsze z nami. Jezus nie zdradziłby nikomu innemu naszych tajemnic. Nie mówiłby o nas źle za naszymi plecami. On by zawsze był przy nas. I nawet jeśli czasami by się z nami nie zgadzał, to szanowałby to i nas by kochał cały czas. Bo przyjaźń nie polega na tym, że ktoś nam mówi, masz się zadawać z tą osobą, jak nie będziesz z nią gadać, to po prostu ja z tobą też nie będę rozmawiać. Tak samo ja nie lubię jeszcze takiej jednej ważnej rzeczy. Jak często ludzie nastawiają innych ludzi przeciwko komuś tam. Czyli załóżmy, ja bym miała tą przyjaciółkę Kornelię, a ta Kornelia nastawia mnie przeciwko danej osobie. Dlatego, że to jest brak miłosierdzia. Tak samo wiecie co, jest coś takiego, że są dobre żarty, ale żarty są też złe. My musimy zwracać uwagę na to, jakie ktoś ma serce. Potem poznamy, czy ktoś jest dobrym przyjacielem, czy złym przyjacielem.
Natomiast ja tutaj jeszcze raz pragnę powtórzyć, że prawdziwego przyjaciela poznaje się nie tylko w biedzie, ale i w radości. Zwracajcie uwagę na to, czy ktoś z Was zbliża do Pana Boga, czy chce, żebyście byli jak najbliżej Niego, czy chce, żebyście dążyli do nieba, czy raczej dąży do tego, żeby mieć tylko i wyłącznie korzyści z tej Waszej znajomości, bo wtedy to nie jest prawdziwa przyjaźń. Proszę Was, zwróćcie uwagę na to, że my też mamy być swoim własnym przyjacielem. I ja stosuję tak zwane randki sama ze sobą, czyli wychodzę sama na łąkę, do restauracji, do kawiarni i spędzam czas sama ze sobą, nie czekając przy tym na nikogo innego, dlatego że ja wiem, że ja będę ze sobą całe swoje życie. Nikt inny mi przez całe moje życie nie będzie towarzyszyć. A często my ludzie czujemy się samotni. A my mamy zbudować przyjaźń sami ze sobą, mamy jakby zbliżać się sami do siebie, bo dzięki tej samotności człowiek czasami lepiej rozumie swoje potrzeby, swoje marzenia i wie, jakim człowiekiem chce być i do czego chce dążyć. Również te randki sama ze sobą pomogły mi zbudować taką pewność siebie, ale o tym już może innym razem. Niemniej jednak, moi drodzy, cieszę się, że jesteście ze mną, czekam na Wasze przemyślenie na ten temat. Dajcie mi znać, czy macie w życiu takiego prawdziwego przyjaciela i czy również Waszym przyjacielem jest Pan Jezus. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dziękuję za kolejnego vlogmasa i do zobaczenia, pa, pa. Wszystkiego dobrego.